Adrian, wydawało się, że łatwe spotkanie, ale jednak wynik na tablicy nie do końca wskazuje, że tak było. Czy mieliście problemy z koncentracją w tym meczu? Może nie tyle z koncentracją, co w drugiej połowie zagraliśmy zmiennikami, tak? Nie, to są mecze właśnie dla zmienników, żeby mogli się ograć, tak? No chłopaki zagrali jak mogli, no puścili te parę punktów. No ale mówię, na pewno poprawią się i w następnym meczu będą mieli więcej doświadczenia, czyli będziemy mogli ich wpuścić, prawda? Właśnie trener po meczu wspomniał, że teraz są już za nami te mecze ze słabszymi drużynami, no i teraz przed nami dwa największe testy, czyli najpierw Eagles na wyjeździe, potem Seahawks u siebie. Czy myślisz, że już jesteśmy przygotowani na te mecze? Myślę, że na pewno w tym tygodniu przyłożymy się jeszcze ciężej do treningów, no i czeka nas sprawdzian, tak? Jeszcze dwa najcięższe mecze, czyli Eagles i Seahawks. Myślę, że będziemy na te mecze przygotowani i skoncentrowani w 100%. Tak, może lekko wróżąc z fusów, z kim najbardziej byście chcieli zmierzyć się w półfinałach? Ja osobiście chciałbym rewanżu z Seahawks Gdynia. Może to będzie możliwe. Dzięki za wywiad. Dzięki wielkie. Jest z nami Marcus Sims. So, Marcus, it wasn't such an easy game for you. They were actually stopping you. You ran more in the previous game. So, what happened today? You just got to give it to the Sharks. They came out, they had a game plan, and they executed. But I still think the guys up front, we did an excellent job. I think we only did not score one drive. So, I mean, I think we still did an excellent job. Yeah, we once again our backups got more chances to play. Do you see the guys that are backing up you and backing up the other guys growing up with each game, with playing so many minutes on the field? Absolutely. I mean, it's only going to help our team. When the backups get time to play, it's going to help us in the long run. So if someone does go down, hopefully it doesn't happen. The next person can step up and we'll be fine. After 7 wins, everybody is saying that the league is getting boring because the Panthers are winning each game one by one. Do you think we are now in the point we wanted to be, or will we still get better in the next games? Oh, we still got a long way to go. I mean, we haven't won a championship yet. We have to take care of the Eagles next week, and then we'll work from there. Yeah, Eagles next week, do we already have a plan? Do we know how to win that game? We know how to win every game. We just play our game, play Panther football, and we'll take care of everybody. So who would like to see us play in the semifinal? Doesn't matter. All right, thank you very much. Thank you.